Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 11 odcinek PZ Book Wideo Typ Dnia. Przed nami mecz numer 5 finałów NBA i jest spora szansa, że będzie to mecz ostatni, zarówno w tegorocznych finałach, jak i całym bardzo długim sezonie. Raptors prowadzą w tej chwili 3-1 i są coraz większym faworytem do zdobycia mistrzostwa NBA. Brakuje im tylko jednego zwycięstwa, które mogą odnieść najbliższej nocy na własnym parkiecie. Co prawda z obozu Warriors zaczynają płynąć coraz bardziej optymistyczne informacje dotyczące zdrowia Kevina Duranta. Jego status przeszedł już z takiego, który nie pozwala mu na jakąkolwiek grę, w status wątpliwy. To znaczy, że szanse na jego występ są coraz większe. Durant miał wczoraj już trenować z młodszą grupą zawodników swojej drużyny i po tym treningu, a także po tym, jak dzisiaj będzie się czuł, ma zapaść decyzja, czy zagra w meczu numer 5. Niezależnie jednak od tego, mecz numer 5 się oczywiście odbędzie i jak dla mnie faworytem są dalej Raptors. PZ Book przygotował bardzo ciekawą linię na zwycięstwo Toronto Raptors z handicapem minus 1,5 punktu. Jest on o tyle istotny, że jak dotąd Raptors każdy ze swoich spotkań wygrywali dosyć znacznie. I czegoś takiego też spodziewam się na spotkanie numer 5. Po pierwsze, Raptors mają niepowtarzalną szansę. Jedną na 25 lat, bo tyle minęło, odkąd założony został ich zespół. Ta szansa jest prawdopodobnie w tej chwili do wykorzystania ze względu na to, że Warriors po prostu są w dołku. Ich dołek psychiczny przede wszystkim bardzo mocno był pokazany w drugiej połowie spotkania numer 4. Dodatkowo wydaje się, że są też dość mocno zmęczeni, chociażby Stephen Curry, który po świetnym meczu numer 3 wyraźnie nie radził sobie w spotkaniu numer 4. Stawiam na to, że Warriors mocno zaczną to spotkanie, mocno wejdą w ten mecz, ale koniec końców zabraknie im sił i zabraknie umiejętności w końcówce. Raptors są po prostu w tym momencie zbyt mocni i zbyt pewni siebie. Dlatego właśnie stawiam na nich i Wam polecam także skorzystanie z handicapu minus 1,5 punktu i mimo wszystko zwycięstwo Raptors. To tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!